Siemano, z tej strony Slake i witam was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi z Piekła Rodem. Dzisiaj kontynuujemy dalej sezon drugi. No więc, słoneczny poranek. O, bardzo fajna mapa. Bardzo fajny odcinek z tego co widzę. Sąsiad się tak fajnie wylegiwał. Podejrzewam, że z tym jego leżakiem można będzie zrobić kilka ciekawych rzeczy. Okej, tam jest szczoteczka, to znaczy, że on będzie czyścił zęby. Więc, no, wiadomo, poranek, więc... O, on już tam idzie, więc... O kurczę, szybko do szafy. No i znaleźliśmy szczotkę, wiadomo, co trzeba będzie zrobić z tą szczotką. Okej, on poszedł tam. Tu jest kwiatek. Ten kwiatek... Coś trzeba będzie z nim na pewno zrobić. Okej, na pewno szpilki mamy. Pineski? Szpilki? Nie wiem, jak to nazwać. Okej, idealnie się schowaliśmy. Ten sąsiad jest kompletnie tępy, bo nas nie zauważył. Idzie po kawę, wow. Typowe. Okej, no więc lecimy tutaj. Pierwszy raz to przechodzę, więc robię to całkowicie na spontanie. Wybaczcie mi, jeśli coś skiepszczę. Okej, tutaj tak naprawdę nic więcej chyba nie będziemy mogli zrobić. Cały czas się zajmuję kawą, a skoro dosyć długo zajmuję się kawą... O nie, teraz idzie na leżak. To coś z tą kawą będziemy mogli zrobić. Najgorsze jest to, że jest ta papuga. No wiadomo, papuga nam bardzo przeszkodzi. Mamy skórki od banana. Co z tymi skórkami od banana zrobić możemy? No, to chyba oczywiste. No, na tym leżaku będziemy musieli postawić pineski. To jest coś pewne. Idzie po konewkę. Konewka jest tam. On idzie teraz do kwiatka. Do kwiatka będzie... Nie będzie szedł tędy, także... Miód. Miód. Z miodem nic nie zrobimy. Aha, bo my znaleźliśmy miód, a nie jajko. Myślałem, że jajko. I tędy zejdziemy na dół tylko, także... Chodźmy tutaj szybko. Wejdźmy tu. Teraz tutaj. Na górę wejdźmy. Na górę, na górę. Znowu idzie po konewkę, co jest? Aha, on idzie... Nie, no, on idzie tutaj, kurde. Chowamy się. Czemu znowu idzie po konewkę? Może ją odstawić? Co to jest? Zakrwawiony papier jakiś. Okej, co on robi? Co on robi? Aha, odstawić, okej, poszedł odstawić konewkę, rozumiem. Rozumiem. Chodźmy tutaj, bo tutaj będzie dużo roboty. Z tym miodem, miód i pszczoły równa się... Miód. Miód na pewno coś z tym miodem, bo tam są pszczoły. No szpilki, to wiadomo, że szpilki. Muszę jakoś zapoznać te pszczoły z sąsiadem, tylko jak? Może też mogę to użyć. Idzie na leżak, kurczę! Idzie na leżak. Okej. Pójdzie tutaj. Idź sobie, idź. Idź sobie, idź. Teraz będzie akcja ze szpilkami, także... Okej, szybko, 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 teraz prawym. Okej, i schodzimy na dół, bo to będzie najbezpieczniejsze tak naprawdę dla nas. I co mamy zrobić? Kurczę, nie mam pojęcia, co mamy zrobić. Teraz będzie szedł podlewać kwiatek. Coś z tym miodem trzeba zrobić, to jest pewne. Aha, okej, już chyba widzę, co trzeba będzie zrobić. Okej, on teraz będzie szedł robić kawę, z tego co pamiętam, po podlaniu tego kwiatka. On podlewa kwiatek, no, podlej ten kwiatek. Ładnie, ładnie, o, ślicznie. Podlewaj, pięknie. Teraz idzie odłożyć. My mamy czas, żeby wyjść. I teraz musimy... Musimy wykorzystać moment, jak on robi kawę. Więc... Jak on odłoży tą konewkę... Ten olejek do opalania, coś wam to mówi? Bo mi tak. Odłożył, idź robić kawę, no więc spoko, dobra, to on pójdzie tędy. No, idź, idź, idź. Teraz musimy wykorzystać moment, jak on idzie. No, idzie tędy, idzie, 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 idziemy prawym, prawym. Wyjdziemy tędy i znowu prawym, 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 szybko, 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 bo on tak szybko to robi dosyć. Nachlał się, nachlał, idzie tutaj. My się schowamy pod łóżkiem, bo wiadomo, najlepsze miejsce. I on teraz będzie szedł podlać kwiatek. Wykorzystamy to. Okej, on idzie tu. Teraz musimy poczekać, aż on sobie całkowicie pójdzie. Czy on się smaruje tym olejkiem? Musimy zwrócić na to uwagę. Leży sobie, leży. O Boże, jakie ząbki masz piękne. Co on teraz robi?
No i co z tym miodem? No miód, wiadomo, miód. On tylko myje zęby. Już właściwie nie myje nawet zębów. Myje tylko raz. No faktycznie, to jest dosyć normalne. Czy możemy za to zamienić? Możemy, no więc nie rozumiem. Okej. No i co teraz, ludziska? Co teraz jeszcze możemy zrobić? Na pewno coś z tą kawą. Tylko co mu do tej kawy dolać? Skąd mogę wziąć jakieś materiały w ogóle, żeby dolać do kawy? Tamta szafka jest zamknięta. Okej, idzie odstawić i teraz będzie szedł do kawy. No. No. Idź sobie. Okej, on idzie do kawy. Możemy wykorzystać ten moment tak naprawdę. Czy możemy stąd coś wziąć? O, w tej szafce coś może być. O, jest. Wiedziałem, że coś jest. Klucz. Klucz do apteczki. W tej apteczce będą wszystkie potrzebne nam rzeczy. Okej, on teraz chla, także... Nie! O fuck, wiecie co jest najgorsze? Tracimy czas. Czy uda mi się w tym czasie wykończyć sąsiada? Jeśli nie, to spróbujemy jeszcze raz, tym razem wiedząc co on tak naprawdę będzie robił, także będzie dużo łatwiej. Okej, wychodzimy, 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 wychodzimy. Okej, idziemy tędy. Co on robi? On idzie podlewać. On do kibla w ogóle już nie wchodzi, także spoczko. Odblokowaliśmy, co to jest? Płyn chwastobójczy. Aha, możemy to tak naprawdę do konewki chyba dodać. A może od razu do kwiatka? Sprawdzimy. Dobra. Płyn chwastobójczy, dodajmy. Trzeba najpierw rozpuścić w wodzie. No dobra, czyli do konewki. No, właściwie uzasadnione. Dobra. Kończy nam się czas, także i tak nam się tego nie uda zrobić. Także tak naprawdę możemy to już skończyć i spróbować ponownie, okej. Spróbujmy ponownie. Tym razem może się uda. Mam nadzieję. Słoneczny poranek! Jak milutko. Okej, wchodzimy, wchodzimy szybko. Wchodzimy, wchodzimy. I on od razu idzie myć zęby, co jest troszeczkę głupie. Okej. Chowamy się w szafie. To oczywiste. W ogóle, co to jest? Dobrze, myj sobie ząbki. Myj, myj, myj. Myju, myju, dobre, dobre. Szybko wyczyścił zęby, nawet pasty nie nałożył. Naprawdę musiałeś tędy przejść, nie mogłeś przejść tamtędy. Dobra, już możemy wyjść. I teraz szybko podmieniamy... No, podmieniaj. Podmieniamy. Okej, on teraz będzie... Co jest? Nie podmieniłem. On teraz będzie szedł na leżak. Okej. Jak on idzie na leżak, to my idziemy do kuchni. I w tej kuchni... Najpierw sprawdźmy lodówkę, to jest ważniejsze w tej chwili. No i okej. I tutaj mamy miód oraz... To. On się tutaj... O, wygodnicki. Idzie z konewką do kwiatka. I czy nam się uda przejść? Zaraz zobaczymy. Tak na hardcora pójdziemy trochę. On będzie to podlewał. Hop, szybko, 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 szybko. Tutaj, 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 tutaj. Skradaj się, bo papuga jest. Okej. Nie, no spokojnie się udało na luzie. Dobra, on idzie teraz odstawić to. No, chowaj się, Holendra. Dobra. Jak on to pójdzie odstawić, potem pójdzie kawkę robić, to już pamiętamy. My weźmiemy to... My najpierw... Kurczę, zapomniałem pinezek wziąć, no kurczę. Dobra, ale przynajmniej podmienimy to. Weźmiemy szybko klucz, podmienimy i postaramy się jakoś zejść. Idź sobie, idź, okej. Może zacznijmy od tego. Miodek, miodek, dobry. Miód. Okej. Szczerze powiem wam, że bardzo lubię miód. Miód jest naprawdę smaczny. Okej, mamy to. Możemy zejść na dół. Skradamy się tu. Skradamy, skradamy. On już do łazienki nie będzie chodził, więc to już wiem. Możemy spokojnie pójść do łazienki. I otworzyć to. Okej, otwieramy.
I co my tutaj mamy? Mamy ten taki środek. I weźmy przy okazji pineski. I teraz czekamy, aż on sobie pójdzie. On będzie szedł od razu po kawę, także spoko. Aha, on teraz jeszcze idzie podlewać. Rozumiem. Wiecie co? Zrobimy lepiej. Pójdziemy od razu tutaj. O, pójdziemy od razu tutaj i kiedy on będzie podlewał... Właśnie, to my przejdziemy tutaj. O, wycwanimy się tak trochę. Okej, jak on to robi, to my lecimy tu. On idzie teraz odstawić i wykorzystaliśmy... Nie straciliśmy czasu tak naprawdę poprzez czekanie. Dobra, on będzie szedł tu odstawić. Musimy poczekać, aż on przejdzie, wiadomo. Czekamy. Idź sobie. W ogóle tego nie wykorzystał, co mnie troszeczkę dziwi. No dobra, on tutaj robi. Musimy dodać tego środka, wiadomo. Okej, okay. Teraz pineski, szybko. Pineski, pineski, pineski. I dodajemy do tego. No i wiadomo, łatwe to było. Bardzo łatwe. Co on teraz będzie robił? On teraz będzie szedł tutaj na leżak, więc... Jak on wypije, to będzie szedł na leżak. W ogóle, że on może tyle tej kawy pić i jeszcze nie umarł. Przecież to jest kofeina. Kofeina też jest narkotykiem. Choć legalnym. Okej, okay, idź sobie, idź. Dobra, on tutaj teraz zrobi szereg rzeczy, także możemy to wykorzystać. Pójdziemy, tak naprawdę będziemy musieli pójść tu chyba. I co jeszcze możemy zrobić? Idzie podleć. Jak idzie podleć, to wiadomo, że coś tam będzie psuł. Tu możemy coś wziąć? Nie, już tu nic nie ma. Czy w lodówce coś jest? Nic już nie ma. Co to jest? Telefon. On idzie tu podlewać. Co możemy jeszcze zrobić? To zrobiliśmy. To tego nam nie za bardzo zajczyło. Oho, tam coś jest. Zepsuła ci się, jak przykro. Okej, okay, on idzie tu. Dobra, no to tak naprawdę możemy już tam polecieć. Po co czekamy? Okej. Okay. Będzie robił sobie kawę. A my sprawdźmy, o co chodzi z tamtym workiem. Tu jest sporo do zrobienia, a tak naprawdę nie wiem, skąd brać. Dobra, mam coś. On idzie na leżak. Co to jest? Co to w ogóle jest? Ziemia z... Co mogę z tą ziemią zrobić? Aha, mogę pod kawę podmienić. Dobra, rozumiem. No idź sobie, idź. Okej, okay, my idziemy na dół. Teraz szybko przejdziemy tędy. Idzie po kawę? Co? Jak to? Nie powinien iść po kawę. On teraz powinien iść podlewać. Ha, bo coś zepsuliśmy, dlatego on teraz nie idzie podlewać już. Tylko coś innego. To co możemy jeszcze zrobić, Holendra? Jak podmienimy tą kawę, to będzie 4. Z tego będzie 5. Jeszcze jedno. No. On teraz idzie na leżak. Dobra, teraz idziesz na leżak, rozumiem. Okej, okay, czyli już całe dolne piętro mamy tak naprawdę czyste. Dobra, jak to podmienimy? Bo wiadomo, że to trzeba podmienić. Tak. Tak myślałem. Coś się z tym zrobi. Co jeszcze możemy zrobić tak naprawdę? Może coś z papugą? On idzie tu. Okej, okay, z papugą coś. Tak mi się wydaje. Nie, to jakaś drobnostka musi być. Tylko nie kojarzę po prostu, o co chodzi konkretnie. Okej. Okay. Nie, no nie sądzę, żeby to było coś z papugą. 10 sekund zostało, także już nic nie zdziałamy. Możemy co najwyżej sprawdzić, czy coś tutaj jeszcze było. Idzie myć zęby! Okej, domyślam że to będzie coś z tymi zębami, ale nie wiem konkretnie co. Dobra, ponów, nie ma co. Ostatnia próba, jak się tym razem nie uda, to zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem już się uda. Czyżby znowu coś było w tej szafce? Musimy to przetestować. Okej, wiadomo, on idzie myć zęby. Natychmiast idziemy do szafy.
Tak, 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 idź se umyj. On będzie, on to szybko bardzo umyje, także w ogóle się nie opłaca tam iść. Bo pewnie byśmy nawet nie zdążyli. Idzie po kawę. To jest troszeczkę strata czasu z mojej strony, mi się wydaje. No idź sobie, idź. Okej, okay, wychodzimy stąd. Szybko podmieniamy to. Nie martwcie się, tym razem nie zapomnę pinesek. Pinesek, pinesek, chyba pinesek. Przez S. Idzie na leżak, okej, okay, wykorzystajmy ten czas, kiedy on będzie na leżaku. Idź sobie. Okej, okay, możemy przejść. Teraz trzeba tutaj po cichu. On musi wyjść z tego pomieszczenia, dobra. Troszeczkę nie wyczułem momentu, ale i tak jest dosyć dobrze. Idziemy tu. Co? Nie! Kurczę. Okej. Okay. Najwyżej ten odcinek będzie dosyć długi. Jeszcze raz. Another one. Wiesz co? Ale tym razem nie pójdziemy, tak? Weźmiemy tą szczoteczkę. Kiedy on będzie w łazience, pójdziemy tędy. O! I tak się wycwanimy. Weźmiemy to. Położymy to tutaj. Pójdziemy tutaj. On będzie szedł teraz po kawę, więc spoczko. A my idziemy tu. I tak się troszeczkę wycwanimy. Nie zaczniemy tym razem od szczoteczki. Tylko pójdziemy tędy. O, pięknie. Weźmiemy to. Dobra, mamy klucz. Tak naprawdę opłaca się coś nam robić jeszcze? No, spróbujmy. Też nie ma co próbować. Uuu, spróbujmy, on się wywalił. Nie wiem, co prawda na czym. Aha, na tej skórce. Weźmy to. I szybko, szybko chowamy się. Tak, wiem, że ja tak trochę ryzykuję. No, widzicie. Praktycznie w ostatniej chwili. Ale lubię. Lubię ryzykować. Okej, okay, lecimy, lecimy. Szybko, 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 szybko. Dobra, tędy. Teraz będzie szedł na dół, także będziemy mogli dosyć długo siedzieć w łazience. Znaczy w kuchni. Spoczko, dobra. On będzie szedł do kwiatka. Tak. Jak on idzie do kwiatka, potem będzie jeszcze wracał, to spoko. No, czekamy, aż on sobie pójdzie. Tak, tak, podlej go, podlej. I tak ci go zaraz zatruje. Idzie odłożyć, okej. Okay. On idzie odłożyć, my idziemy skiepścić. Okej, okay, lecimy tutaj, lecimy, lecimy. Weźmiemy te pineski. Dobra, weźmy tą szczoteczkę. Otwórzmy to. I dobra, wracamy. Teraz, on idzie kawę robić. Jak idzie kawę robić, to wykorzystajmy ten moment. Idź kawę robić, idź, idź, idź. Tak, ślicznie idziesz. Dobra, idziemy tędy. Dawaj, 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 dawaj. Szybko! Szybciej się ruszaj. Taki trochę z niego ćwok. Okej, okay, on tam coś robi. Może zdążymy to wszystko zrobić. Idzie mieć zęby, dobra, idzie mieć zęby. Spoko, jak on idzie mieć zęby, to my to wykorzystajmy. Pięknie, dobra. I teraz, szczerze, za bardzo nie będę... Za bardzo nie wiem, co on robi. Ale chyba zrobiliśmy to dobrze. Tak mi się zresztą wydaje. I ktoś przyszedł. Okej, okay, jedziemy. No więc... On myje zęby. No myj zęby. Idzie kawę robić. Dobra, no to jak on idzie kawę robić, to mamy czas tak naprawdę, żeby zejść na dół. I w tej szafce coś podejrzewam, że może być. Właściwie to zejdźmy po prostu, tak? Wspomniałem, że on idzie tamtędy. Chodźmy, 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 chodźmy. Ok,
okej. Zrobił kawę, spoko. I tu coś może być. Coś tu może być, tylko nie... To już nie wiem, skąd wziąłeś jakąś rzecz. Dobra, schowajmy się na razie w szafie i poobserwujmy, co on będzie robił. Może wtedy coś mi do głowy wpadnie. No okej, no i co? Mamy 3 na 6. Ukłuł się, no super. On się musi jakoś tym posmarować, tylko nie wiem jak. I kiedy on się tym posmaruje? Jak spowodować, żeby on się tym posmarował? Oj, ludziki, ludziki. Naprawdę nie wiem, co zrobić. 5 na 6. No nie mogę już tak naprawdę nic zrobić. No on to musi zepsuć. No okej, no i teraz idzie kawę pić. Znowu. Znowu? Albo i nie znowu. No tam jest ostatnia rzecz, którą mieliśmy zrobić. Czy z tym ulem możemy coś zrobić? Może możemy coś z nim zrobić po prostu... Ot tak. Chodźmy na górę. Tylko tak dosyć szybko. Dobra, uda się, on nie zdąży. Wchodzimy do tego. Okej. Jakoś musimy go zmusić, żeby on tego użył, tylko jak? No, 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 no. Idź sobie, idź. Może on tego sam teraz użyje? No super, położyłeś, teraz będziesz się opalał. Tylko dlaczego nie używasz tego olejka, cholendra jasna. Za dużo kawy, człowieku, za dużo kawy. Dobra, lecimy. Co z tym? Czy mogę coś z tym zrobić? A to? A, dokładnie, coś tu mogę zrobić. Dobra, rozumiem. Okej, także już tak naprawdę nam się udało. Co on teraz będzie robił? Idzie się opalać. Dobra, ludziska, udało się. Tym razem na pewno. Skoro on nie ma cienia, to znaczy, że będzie musiał się opalać, a żeby się opalać, musi się posmarować. Jak się tym posmaruje, ja jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wyobrażam sobie, że te osy go takim tornadem otoczą. I pewnie będę miał rację. Tak, teraz na pewno się posmaruje. A jak? No i super, udało się. O, matko, wygląda trochę jak Hulk, tylko nie zielony. No okej, udało się, ludziska. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj przeszliśmy sobie tylko jeden odcinek. Był dosyć trudny, przynajmniej dla mnie, nie wiem co będzie później. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i skomentujcie. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!